Hej, jestem Roxy i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj mam urodziny, także dzisiaj makijaż urodzinowy, jak widać, wyszedł bardzo kolorowy, bardzo taki mój. Także jeśli jesteście ciekawi, jak przebiegł proces robienia tego makijażu, to zapraszam na film. Dobrze, także dzisiaj zaczynamy trochę w innej kolejności, bo zaczniemy sobie od brwi. A później przejdziemy do oczu, bo dzisiaj mam fantazję sobie zrobić jakiś taki bardziej szalony, kolorowy makijaż. Wzięłam ze sobą tylko i wyłącznie kolorową paletkę, także musimy dzisiaj coś wyskrobać sobie kolorowego. Ostatnio nie mogę się dogadać z moimi brwiami, więc stwierdziłam, że może po staremu zrobimy sobie najpierw żelem brwi, a później sobie wypełnimy je całe, bo jak robię sobie makijaż i na jakby po makijażu brwi robię sobie żelem, to nie wiem, ostatnio coś mi tam nie gra. Nałożyłam sobie korektor na powieki i wam powiem, że ostatnio w Anglii jest tak ciepło, że to jest ostatni tydzień. No po prostu pogoda oszalała. Wczoraj było 31 stopni, dzisiaj nie mam zielonego pojęcia ile jest, ale podejrzewam, że też 30 stopni. No po prostu gorąc. Anglia mnie przygotowuje na moje wakacje. Także no ogólnie z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie, bo wszystkie moje takie typowo letnie, wakacyjne ciuchy, które powinnam sobie już składować, bo za niecały tydzień lecę, to muszę ich używać, bo przecież ugotuję się. Oczywiście przypudrujemy sobie powieki jakimś jasnym, beżowym cieniem. To jest tam bez znaczenia, jaki to jest ten cień beżowy. I wziąłam chyba ze sobą najbardziej kolorową swoją paletkę z Kobo. Midnight Wonders. I ona ma takie kolory. Także pójdziemy sobie dzisiaj w róże. Tylko jeszcze nie wiem, w jakim kontekście w róże. Może tutaj sobie zrobimy taką linię i tutaj. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł. I użyjemy sobie tego odcienia. On się ogólnie nazywa Persian Pink. Może ciemniejszego odcienia sobie tutaj nałożymy? Możemy tak zrobić i nałożymy sobie może tego? No chyba ten to będzie dobry pomysł. Tym samym pędzelkiem. Pamiętajcie, że jak macie jakby nie macie zrobionej twarzy, to się nie musicie niczym przejmować. Czyli wszystko da się jeszcze wyczyścić. Możecie poszaleć. O, ale jeden minus. Już widzę, jaki zrobiłam, to nie przyniosłam sobie moich błysków. Ale dobra. Może tymi sobie poradzimy, co mam w tej paletce.
Jakie mam tutaj błyski? Taki różowy i niebieski. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. O, teraz widzicie chyba. No i taki różowy i niebieski. Ani jeden, ani drugi. Chyba, że użyję sobie rozświetlacza. A może jednak tego niebieskiego bym użyła? Do tego użyłabym sobie jakiegoś kolorowego. Mogłabym użyć liliowy, tylko muszę iść po mojego spraya. Jeszcze wytrzemy sobie kąciki. I może bym dodała jakiegoś innego akcentu, nie tylko tego fioletowego. Może właśnie niebieskiego. Tutaj. Może to nie najgorszy pomysł. I tym niebieskim jakby odcinając tą stronę. Trochę artyzmu w sobie trzeba mieć, moim zdaniem. Zrobiłam ten makijaż, jak mi w sercu zagrało. Jak to troszkę wyschnie. Dzisiaj zrobimy sobie diamenciczki. Tylko te sobie weźmiemy. I diamenciki potrzebujemy zrobić sobie klejem. Ja położyłam ten klej i nałożymy sobie parę, chyba ze trzy, tak, trzy diamenciki na tej kresce czy nad kreską. Dwa i trzy. I zamykamy klej. Pensetą łapiemy sobie pierwszego. Ja sobie biorę najpierw najmniejszego. Cyk. I przyklejamy. Ja w ogóle mogłam wam zrobić oczy z bliska, nie? Przydałoby się i byłoby na pewno lepiej, jakbym wam zrobiła oczy z bliska. No widzicie. Czasem się myśli dopiero po czasie. Tutaj trochę większego. I na sam koniec największego. O, sam się nabrał. I teraz sam się przykleisz. O, cyk. Sorry, ja czasem myślę z opóźnieniem. I mam nadzieję, że tą pierwszą część wam zrobię w tym. W programie wam przybliżę. No ale I'm so sorry. Tak jest moje życie. Trochę w innych odległościach. Ale może być, nie? No taki artystyczny makijaż. Cyk. Nie wiem, czy nie pojechać sobie czarnym eyelinerem jeszcze tutaj nisko, przy samych rzęsach. Może to i good idea, ale bez chyba wyciągania. Chyba samą jaskółeczkę, ten, chyba samą tutaj kreseczkę zrobię. Albo taką lekką. Tak delikatnie. Jeszcze dodatkowy kolor.
sumie to nie głupi pomysł. No i na razie oczy zostawiamy i wrócimy sobie do twarzy. A do twarzy klasycznie na upały wtrząśniemy Super Stay z Maybelline. Do tego użyjemy sobie korektora standardowo, cały czas tego samego. Jako bronzera użyjemy sobie bronzera z NYXa. O, bronzera z NYXa. Ostatnio się jakoś do niego przekonałam. Na razie mi chuda poszła w odstawkę. Strasznie gorąco tej opasce, jakoś sobie dam radę bez niej. Dzisiaj w ogóle chciałam sobie zrobić laki, nawet sobie je zrobiłam, ale jest tak gorąco, że jedynie co mogłam sobie zrobić na głowie, to moją palmę. No, także o. I dzisiaj sobie przetestujemy z She Glam różu w kolorze Love Cake, o, w takim opakowaniu. Jeden z bardziej ostatnio znanych róży. On ma taką gąbeczkę. O, i sobie nakładamy. Teraz tylko czym? O, może gąbeczką. Tylko drugą stroną. A może drugą stronę sobie pędzelkiem zrobimy. Moim do różu. Zobaczymy, która strona będzie lepiej wyglądać. No, chyba ta pędzelkowa lepiej. To ułożymy sobie jeszcze troszkę. Bo na oczach się dużo dzieje, to troszkę trzeba dołożyć i na twarzy, żeby na twarzy też się coś działo. O, i teraz można klepać gąbeczką. O! To jest najlepsze rozwiązanie, czyli najpierw lecicie pędzelkiem, a na koniec rozprowadzacie to gąbeczką. W zasadzie to tak doklepujecie, można powiedzieć. I teraz puder. Puder niezmiennie ten sam. Już pewnie za niedługo. Jeszcze długo. Ale później będzie na pewno jakiś inny puder. Dobra, wypadł mi gdzieś mój pędzel do rozświetlaczy. Użyjemy sobie może takiego wachlarzykowego. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Tylko ja go częściej używałam już do łuku brwiowego niż do twarzy, no ale dobra, zobaczymy jak do twarzy. Nie. Idę poszukać. A few moments later. Mam, proszę państwa, mam mój pędzel z nabli. Oczywiście rozświetlacz z Beauty Bay. Delikatny, a zarazem mocny. Także jeden z bardziej ulubionych chyba moich rozświetlaczy. To mi się wydaje. Kupiłam go tak, bo mówię, o, nie mam żadnego ostatnio fajnego rozświetlacza. Popróbuję sobie jakieś różne rozświetlacze i tak ten był. I mówię, a w sumie go wezmę. Czemu nie? No i kozak, że go wzięłam, bo go naprawdę bardzo lubię. Dobra, starczy jak na razie. I przejdziemy do brwi. Czy te brwi się jakkolwiek ułożyły? No jakkolwiek. To za dużo powiedziane, ale coś tam się ułożyło. Dobra, weźmiemy sobie cień. I wypełnimy sobie tą brewkę.
potrzebuję lusterka z bliska. Oczywiście jestem cała brudna. Jakoś tak dziwnie nagrywam. Tak chyba by było lepiej, nie? No i dzisiaj taka jestem, jak widać, rozszczepana. Taka crazy jak ten make-up. Ogólnie ostatnio zaczęłam sobie nagrywać na TikToku, więc jak ktoś chętny zobaczyć mojego TikToka, to of course makijażowy buszek. Mam zamiar coś nagrać z tym makijażem, jeszcze zobaczymy co. Ale no jeśli ktoś byłby chętny, to nagrywam na TikToku, także możecie sobie sprawdzić, jeśli jesteście ciekawi. I dzisiaj brwi wyszły najlepiej od ostatnich 2 tygodni. Także jednak powrót do robienia najpierw żelu, później twarzy i na koniec brwi to jest najlepszy sposób. Tutaj mi się jakaś plama zrobiła. Nie wiem, co to za plama. Ale niech już tak będzie. Ja ogólnie przez to, że taki mam dodatek niebieskiego, błękitnego koloru, to ja mam taki błękitny kolor, dodała sobie na dolną powiekę, tylko musiałabym znaleźć sobie taki błękitny odcień, także zaraz wracam. 3 weeks later. Dobra, mam jeden jedyny odcień w takim baby blue kolorze, także jeśli on nie sprosta moim wymaganiom, to nie mam ratunku. A z paletki Niki Tutorial z Beauty Bay mam, muszę jakoś zasłonić. O, widzicie ten odcień? No, także to jest jedyny baby blue, jakiego mam. Miejmy nadzieję, że to będzie ten odcień, o którym mi chodzi. Tak go zostawić. I na resztę powieki nałożymy sobie. Kurde, rzuciłam tutaj mega. Na resztę powieki nałożymy sobie. Może tak bym sobie jaśniutkiego nałożyła? Nie, tego różowego, co na samym początku używaliśmy. I oczywiście na linię wodną nałożymy sobie biały odcień kredki. Tylko teraz wszystkie palce mam unurusane. I czym ja mam to zrobić? A, bo zrobię tak. O, trochę jakby wyczyści to oko. I na sam koniec zrobimy sobie rzęsy. Dobra, rzęsy pomalowane. I dzisiaj sobie przetestujemy rzęsy, które zamówiłam sobie z Shiglam. Takie połóweczki. No, tak wam powinna bardzo pokazać. Takie połóweczki. To nie klej. Tu jest klej. No. Powiem wam, że robi wrażenie. Rozgrzewany mem, ale no innego słowa nie mogę tutaj użyć. I na sam koniec usta, kredka z Rimmela. Gdzie to jest spisane? Chyba tutaj. Ta. Z Rimmela Lasting Finish. Matita Labra. Jeszcze raz przeczytam tą nazwę. I od Huda Beauty pomadka Prom Night. I widzimy się w podsumowaniu. I tak makijaż wygląda skończony. Dzisiaj trochę poszalałam, ale miałam ochotę zrobić
coś innego, coś niespotykanego. Dzisiaj mam urodziny, tak że chciałam coś zrobić w swoim stylu, coś, co jakby może nie odzwierciedla mnie, a jakby bardziej moją artystyczną stronę. Makijaż jest skończony, bardzo mi się podoba. I fajne to jest rzęsy połówki, bo powiem wam szczerze, że nigdy nie miałam tych rzęs połówek, a te są naprawdę bardzo fajne, bo mnie zawsze tutaj denerwują rzęsy, bo mi, no ja mam, jakby możecie spojrzeć, mam blisko brwi, także no mi zawsze haczą i mnie to denerwuje. I dzisiaj w sumie fajnie, bo tak otwarte jest oko, że widać, co tu się dzieje, a jednak rzęsy robią robotę. Usta dzisiaj stonowane, bo ja nie lubię ogólnie podkreślać ust, ale no, jak są takie oczy trochę mocniejsze, to te usta warto, żeby były trochę bardziej stonowane, albo na odwrót, jak macie usta bardziej mocne, to żeby oko było bardziej stonowane. Nie myślałam, że dzisiaj pójdę w niebieskie kolory, ale jak widzicie, moim zdaniem robi roboty ten niebieski kolor i jakby ten makijaż nie jest taki nudny, a zrobił się taki bardziej ciekawy. I tak, jeśli się Wam podobało, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, coś, co chcecie nowego, czy Wam się podobało, czy nie. Jak to się mówi, dla zasięgu, jakąś emotkę możecie wstawić. I jeśli chcecie obejrzeć coś innego na moim kanale, to zapraszam z tej bądź z tej strony, będzie pokazane. I co, do następnego. Pa, pa!